Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Underground 2. I mam tutaj jakieś zawody, bodajże sprint. Enterem wchodzimy i do dzieła. Myślę, że uda mi się tutaj wygrać, bo to jest jeszcze... Na początku jest po prostu dość łatwo. W ostatnim odcinku, jeśli pamiętacie, włożyłem sobie do mojej Corolli tylko i wyłącznie lepszy komputerek. Więc powinna śmigać tutaj lepiej. No ale konkurencja też jest silna, prawda? Trzeba to brać pod uwagę zawsze. Gonią mnie tam. No ale spoko. O, zobaczcie na to. Milimetry od bandy. Okej. I ten skrót, kojarzycie? Ha! Pewnie, że kojarzycie. I tu będzie ostro, z tego co pamiętam. Jest! No, prawie tak średnio wyszło. Ale i tak jestem pierwszy. Mimo, że to jest trudny poziom, to dosyć łatwo jest, ale podejrzewam, że gdybym miał nieco niższy, to oni by byli dopiero na starcie, także nie jest tak źle. Podejrzewam, że gdybym się rozbił w jakiegoś trafika, a gdy będę jeździł szybszymi samochodami, to na pewno tak się wydarzy, to powiem wam, że raczej na pewno by mnie dogonili i wyprzedzili. 150... o właśnie, zrapiłem się na... O, już mnie tutaj gonią. 71%. Następny. No nic. Wow. Zagapiłem się na budzika, kurczę. Przede mną był samochód ruchu ulicznego i to dosyć spory. Kurde, co ja robię? No, tak jak mówię. Jeździ się w tej grze naprawdę przyjemnie, szczególnie na padzie. Na klawiaturce pewnie byłoby trochę gorzej. Ale jestem zaskoczony, że ta gra w ogóle obsługuje pada w 100%. W sensie regulowanie gazu czy hamulca. Czemu same Corolle tu były do cholery? Ja chcę się pościgać z kimś innym też. No dobra, tutaj mamy, zdaje się, circuit, jak wy to mówicie. Ja mówię na to circuit albo okrążenia. Mówię po prostu po swojemu, po ludzku. Jak to czytam. Myślę, że w Stanach Zjednoczonych albo w Anglii ktoś czyta poprawnie nazwy po polsku. Kurde, co ja się tam będę przejmował jakąś poprawną wymową. Czy ona jest ważna, jeśli chcemy się z kimś porozumiewać, prawda? Ale jeśli ja robię dla was filmiki, a wy wiecie, o co chodzi, to jest okej. Okej, laska, prawie cię przejechałem, no ale... Dobra, dzisiaj będziesz miała... No, co? No dobra, skorzystam chyba na tym. Ale jak te samochody wyglądają w ogóle? One tak jakoś z bliska, tak można na nie popatrzeć i w ogóle... Jest inaczej niż w innych Need for Speedach. Szczegóły takie widać, mimo że modele są może trochę gorsze. Mimo że grafika jest trochę gorsza, to widać szczegółowo te samochody tak fajnie po prostu. Nie wiem, jak to mam określić, ale jestem pozytywnie zaskoczony tą wiekową już grą. Myślałem, że się bardziej zestarzeje po prostu. Ale nie, dalej można się w nią fajnie bawić. Tylko jedno mi irytuje, sam początek, że muszę wam pokazać to, jak od początku się te samochody zachowują, jak jadę z taką zabójczą prędkością 140-150 km na godzinę. No ale do wszystkiego się dochodzi powoli, prawda? Nie jesteśmy cheaterami. Oni lubią szybko dochodzić, zdobywać coś. No tak, to chyba nie będzie problemu. Przejadę jeszcze jedno okrążenie i chyba to będę trochę więcej gotówki, bo zauważyłem, że na tych zawodach zdobywa się jej dużo, dużo więcej. No, przecież to w sumie logiczne, no ale jak grałem samochodem Rachel i robiłem zawody i ścigałem się z ludźmi na ulicy, no to dostawałem tej gotówki mniej. O rany.
Nigdy nie brałem w ogóle, jak zaczynałem kiedykolwiek grać w Undergrounda 2, nigdy na początku nie wybierałem Corolli. Zawsze jakąś Mazdę Miatę, Nissana SX240, czy tam jeszcze coś było innego takiego. Nigdy też nie brałem Peugeota, nie wiem czemu. Po prostu był dla mnie jakiś taki, nie wiem, za mały. Nie mam jakiegoś specjalnego urazu do Peugeota, ale... chyba Corolla jest fajniejsza. Wow! Znowu to samo! W tym samym miejscu. O, lera. Spadaj. Spadaj. Nie dam ci. Nie dam. Nie dam. A? Nie dam. Nie dam ci. Przypomina mi się film... Tam, gdzie były zawody, wyścigi zgodnie z przepisami drogowymi. Ja już mam na końcu języka nazwę tego filmu. Aligi, tak? Aligi, tak. Zgadza się. Tam były wyścigi no, zgodnie z przepisami. Muszę sobie obejrzeć ten film, bo kurczę, teraz mi się przypomniało, jak mam te początki w Undergroundzie 2. Tutaj mamy jeszcze jakiś wyścig. Właściwie to, co jest tutaj za mną, to są zawody drag. I sobie tam za chwilę pojedziemy. Właściwie teraz. I podragujemy, powścigamy się. Biegi mam chyba tutaj. Nie będzie problemu. Yeah. No. Okej, jak się tutaj wchodzi. Ja tu mam jakiś przycisk przypisany. O! Wow. No dobra. Teraz biegi. Wow. Okej, super. Jest! I... jest! Żadnych skillów, żadnych takich pierdół. Po prostu czysty drag. Proszę was. Kurde. Właśnie, tej części miasta nie ma chyba normalnie na mapie. Nie możemy sobie tutaj pojechać. Jest tylko dostępna na dragu. Okej. Wygrałem standardowo. I chyba przejdę do następnego poziomu, zdaje się. Tak? Tak? Coś tam. Coś się dzieje. Dobra, super. I następne zawody. Zdaje się, że przeszedłem wszystkie te, które były do przejścia. Mam 1320 gotówki. I to jest, moi drodzy, jeszcze mało, żeby ulepszyć moją Corollę. Tu mamy zawody driftu i ja chętnie sobie pojadę. Najpierw zgarniemy... Okej, pogadamy później, jasne. Szykuj łóżeczko, mała. Okej, startujemy. Oh yeah. Ja chyba będę dużo nagrywał z Undergrounda z tego powodu, że to jest jedyny NFS, jaki dobrze mi chodzi obecnie, więc jeśli się nie obrazicie, to będę wrzucał częściej z Undergrounda odcinki, tym bardziej, że naprawdę granie mi w niego sprawia dużą przyjemność. Oczywiście piszcie mi w komentarzach, co o tym myślicie, czy chcecie zobaczyć więcej u mnie filmików właśnie z tej gry. A, pewnie ją już bardzo dobrze znacie i może być dla was to już takie nużące. Więc piszcie, czy mam zrobić, nie wiem, całą serię z tej gry, czy po prostu jakieś tam fragmenty pokazać. Jak już zdobędę nowy samochód, tam go jakoś tuninguję, dopiero wtedy, myk, rzucam filmik, jak to ja jestem zajebistym driverem. Piszcie swoje uwagi, proszę was, w komentarzach. Jeśli wam się podoba ten filmik, to również lajkujcie, bo będę wiedział po prostu, czy robić takich tego typu więcej. Street X. Ale wiecie co? Ci przeciwnicy są jednak dla mnie trochę za słabi. Ja chyba ich zaraz włączę
coś takiego jak catch up, to jest sztuczne doganianie, wiecie o co chodzi, nie? Zaraz sobie to sprawdzimy, włączymy i tyle. Pięknie. A zobaczcie, jak tu się w ogóle kamera przechyla. Jak się skręca. Później to już w ogóle będzie się zapieprzać. Zresztą już nie jedzie się wolno na tych Street X-ach. Ma się wrażenie, że to jest taki dosyć dynamiczny wyścig, prawda? Wyobraźcie sobie coś takiego w Wordzie. Taka mała trasa, 7 graczy. O, wiecie, co by się tu działo. Oby był kosmos. Jest, sponsor! Jest! Idziemy. Staniemy kasiora od sponsora. Jakieś tam sponsorowe wyścigi. 2900 gotówki od sponsora. To jest to, ja uwielbiam sponsorów. No dobra. Go show everyone driving skills. No problem mała. Tylko zrób się... Okej, cenzura. Nitra jeszcze niestety nie mam. Tu mamy wyścig od sponsora. On pewnie da nam więcej kaski. Ten wyścig. Zobaczmy, ile tutaj możemy zdobyć. 900. Jezus. Nie, wiecie co? Nie, ja zasnę na tym wyścigu. Trzeba ulepszyć Corollę. Tak jest. Bez tego po prostu się nie obejdziemy. Nie obejdziemy się bez tego. Już pięknie jestem pod garażem. Raczej pod warsztatem. Nie warsztatem, warsztatem? Warsztatem. Jak to będzie warsztat? Silnik nowy wsadzamy. Oh yeah. Dobra. ECU mamy. Yeah. Dobra. Zawieszenie jasne, suspension. Yeah, yeah, man. Nitrous oxide. No, nie mogę kupić. Dobra. Jeszcze tylko nitro nam zostanie do kupienia. Mój wóz powinien teraz palić kapcia zawodowo. Tu mamy zawody driftu. Co wy na to? Właśnie, ciekawe ile się dostanie za ten, za wygranie zawodu driftu, zawodów driftu. A ile od tego sponsora, bo ten sponsor to 900 dolarów dawał, a tutaj dają 300, aha, czyli od sponsora to było dużo. No ale ja mam ochotę podriftować trochę. Więc później się wbijemy na tamtego cerketa, okrążenie. O tak, pchaj, pchaj, pchaj! Super. Ramery jedne, widzicie? To nie tylko w Wordzie są ramery. Yeah, tu się rozpędzamy. Rozpędzamy się i bujamy gablotą. Oh man! Trochę przebujałem. Okej. Jest ciężko jeszcze. Jeszcze się nie driftuje tak jak ja bym chciał. Wow. Okej. Jest, tak jest. Oh yeah, tak jest. O nie. Dobra, już w zasadzie mogę sobie dojechać, bo chyba i tak wygram. Szkoda, że nie pokazuje, ile oni sobie tych punktów tam zdobywają. Ale podejrzewam, że nie więcej ode mnie. Dobra, już nie muszę się tutaj martwić. Wygram sobie te 300 dolarów, jak nic. Yeah, 15 tysięcy! Corollą! Na ciulowym tuningu! Yeah! Yeah, yeah, man! Dobra. Muszę teraz sprawdzić tą jedną rzecz, a mianowicie catch-up. To trzeba ustawić w menu głównym. Menu główne. Gameplay. Difficult. Widzicie, jest hard, prawda? Ale gdzieś tu jest catch up. Tu. Jump camera off. No niby jest ok, tak? Player. Gdzie to było? Gdzie to się ustawiało, cholerka? Czy to nie było czasem na wyścigach, na szybkich wyścigach? Jeśli tak, to lipa. Ja bym sobie ustawił ten catch-up z tego względu, że przydałoby się doganianie dla tych patałachów. Oni są tak
strasznie słabi. No ale dobra. Idziemy do kariery. Wracamy do trybu eksploracji. I robimy wyścigi dla sponsora. Chyba, że ogarniemy jeszcze ten drift tutaj. No niestety, mamy miłą niespodziankę. Gra się skraszowała. Więc, jakby to wam powiedzieć. No cóż, no to następny odcinek pokażę za parę dni, ale już będę miał lepiej stunigowaną Corollę na pewno, albo jakiś inny samochód, także nie będzie już tak wolno jak dzisiaj, jak na pierwszym odcinku. Naprawdę nie mogę tu nic zrobić, cholerka. No dobra, no to do zobaczenia następnym razem w Need for Speed Underground 2, ale już na wyższych obrotach. Trzymajcie się i na razie, cześć.